Krzysztof Piątek, strzelec zwycięskiego gola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy jak wchodziłeś na boisko, wiedziałeś, że to jest ten moment, że strzelisz, że nie ma opcji innej? No na pewno wychodziłem na boisko dobrze zmotywowany, bo gdzieś chciałem zagrać od pierwszych minut, a dzisiaj nie wyszedłem. Chciałem pomóc drużynie, bo drużyna jest najważniejsza i fajnie, że dzisiaj wygraliśmy mecz. Bardzo skromnie rzeczywiście, natomiast twoi koledzy, których tutaj przepytałem na okoliczność ciebie, mówią, że piłka cię po prostu szuka i znajduje, albo ty jej szukasz i znajdujesz. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja bym powiedział, że ja ją szukam i ona mnie znajduje, bo za dużo też szczęścia w życiu nie może być. Fajnie, że dzisiaj mnie znalazło. Też miałem drugą sytuację, powinienem ją wykorzystać, ale liczą się 3 punkty i w niedzielę gramy o kolejne 3 punkty. Mam nadzieję, że wygramy. No właśnie, taki napastnik jak ty myśli bardziej o tym, że udało mu się dzisiaj zapewnić zwycięstwo, czy o tym, że nie udało się strzelić drugiego gola, który ten mecz by zamknął albo przynajmniej uspokoił? No wydaje mi się, że ta sytuacja też gdzieś będę ją analizował, bo wiadomo, dążymy do perfekcji. W piłce nigdy tej perfekcji nie będzie, zawsze będą te błędy, ale chcemy te błędy nie popełniać jak najmniej i mam nadzieję, że w następnym meczu już jak będę miał 2 sytuacje, to 2 sytuacje wykorzystam. Jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, jak ona wyglądała z twojej perspektywy? No, z mojej perspektywy byłem przekonany, że jestem na środku bramki. Po prostu chciałem do boku strzelić i byłby gola. Byłem troszkę z boku i nie wiedziałem, że jestem z boku i przestrzeliłem po prostu. Gdzieś później myślałem, że na 2 kontakty, ale gdzieś Wojtek mówił, że bramkarz już wychodził, by było mało miejsca. Wszystko dobrze zrobiłem, tylko powinienem trafić w bramkę, byłby gol. Widzisz, ty mówisz o tej niestrzelonej, a ja myślałem o tej strzelonej. Okej. To jak to wyglądało z twojej perspektywy? I przeszła piłka na długi słupek, wiedziałem, że Tomek Kędziora będzie strzelał wzdłuż bramki. Chciałem przeciąć tor lotu piłki, może by mnie trafiła. Trafił w środek, bramkarz odbił, stałem tam, gdzie stałem, dobiłem piłkę i to najważniejsze. Przyznasz, to był bardzo trudny mecz dla całej reprezentacji, także dla ciebie, no jak wchodzi na passing, to właśnie po to, żeby zrobić, nie lubię tego określenia, ale zrobić swoje. No, na takie miałem założenie, żeby zrobić swoje i fajnie, że dzisiaj się udało, ale już na pewno dzisiaj jest radość, ale w niedzielę gramy kolejny mecz i trzeba się skupić, bo tego mało czasu na regenerację i na wszystko jest bardzo mało. Nie lubisz tego zamieszania wokół siebie, prawda? Staram się być sobą i jestem sobą. Trenuję ciężko i bardziej kocham piłkę od tego szumu. A jak kibice skandowali twoje nazwisko, kiedy jeszcze siedziałeś na ławce, słyszałeś? Docierało to do ciebie? Tak, dotarło to do mnie. Na pewno to jest podbudowujące, bo czuję wsparcie i też chciałem się odwdzięczyć dzisiejszą bramką. Udało się i z tego jestem najbardziej zadowolony. Wsparcie też, ale oczekiwania też ogromne. No, oczekiwania są w piłce, zawsze będą, ale tak jak mówię, ja skupiam się na swojej pracy. Jak będę ciężko pracował, no to samo to przyjdzie. Mam umiejętności, ale bez ciężkiej pracy nic by nie było. Ulga, dobry początek eliminacji. No, myślę, że tak, że ulga, ale my jesteśmy skupione na swojej pracy, bo wiemy, że to dopiero początek. Pierwsze 3 punkty, ale tych meczów jest wiele i trzeba trzymać tą koncentrację cały czas. No to powodzenia w Warszawie w takim razie. Bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.